W ramach statystyki opisowej, a dokładnie analizy korelacji i regresji, możemy wykorzystać różne programy obliczeniowe. Wśród takich programów wykorzystywanych na uczelniach w Polsce jest taki program o nazwie Statystika. Chciałam Wam dzisiaj pokazać pierwsze moje, w sumie wykonać pierwsze nagranie z wykorzystaniem screenów z tego programu, żeby powiedzmy po pierwsze sprawdzić, czy jesteście zainteresowani takim tematem, ale również ruszyć temat obliczeń w programach kierunkowych. Jeżeli powiedzmy poruszymy temat korelacji między dwoma cechami ilościowymi, tu mamy wymienione dwie zmienne przykładowe, wydatki na reklamę w tysiącach złotych i zyski ze sprzedaży w tysiącach złotych, to możemy się tego spodziewać, że między jedną a drugą cechą może występować jakaś zależność korelacyjna i to całkiem istotna. Dlaczego ja tak mówię? No bo z życia codziennego wiemy, że wydatki na reklamę, ich wzrost powinien teoretycznie generować osobie, która wydaje takie pieniądze, coraz to wyższe zyski ze sprzedaży, czyli wzrost wydatków na reklamę powinien generować wzrost zysków ze sprzedaży. Dobrze. Jeżeli oczywiście powiedzmy na takie zadania, które ja chcę Wam omówić, mogą Wam się przydać na kolokwium. Nie w pracy z programem, tylko w pracy z gotowymi zrzutami z tego programu. Taką sytuację oczywiście możecie mieć na kolokwium, na zaliczeniu i tego programu nigdy w życiu nawet nie odpalić. Więc ten film ma Wam pokazać, jak interpretować wyniki z tego programu. Tym razem chcę się zająć tematem korelacji. I między tymi dwoma cechami, jak wiemy, może występować jakaś zależność. Program w pierwszym momencie wyrzuci nam, jakie były wyniki średnie i zarówno wydatków, jak i zysków, również jakie było odchylenie tych wydatków i jakie było odchylenie dla zysków. Te elementy, to ja bym powiedziała, dla mnie są takie dość dodatkowe, uzupełniające, nic więcej nie wnoszą. Takie, powiedzmy, bardziej na wypełnienie. Najważniejszy jest tutaj współczynnik RXY. To jest dosłownie współczynnik korelacji liniowej Pearsona. Jak się go liczy ręcznie, możecie znaleźć na playliście ze statystyki opisowej na moim kanale. Jak widzimy, ten wynik jest między 0 a 1, co do wartości bezwzględnej bardzo wysoki. Oczywiście, że może być wynik od minus 1 do plus 1, ale co do wartości bezwzględnej, oceniając siłę takiej zależności, możemy powiedzieć, że ona jest tutaj bardzo wysoka. W związku z czym tak zwany współczynnik determinacji, zapisany tutaj jako R kwadrat, czyli dosłownie podniesiona ta wartość jest tutaj przepisana do kwadratu, ten wynik wskazuje również na to, że 99,97% w takim udziale procentowym zmienność wydatków determinuje zmienność zysków ze sprzedaży. Generalnie, gdybyśmy chcieli zbudować model, gdzie wydatki wpływają na zyski ze sprzedaży, byśmy uzyskali model o bardzo wysokim dopasowaniu. No bo jeżeli maksymalnie może nam współczynnik determinacji wynosić 100%, to wynik na takim poziomie jest naprawdę satysfakcjonujący. Ostatnimi elementami, które nas interesuje, jest tu wartość tak zwanej statystyki T studenta i wartość P. To są elementy niezbędne do wykonania testu istotności współczynnika korelacji liniowej Pearsona przy poziomie istotności, jaki my sobie założymy. Jak tutaj jest powiedziane, oznaczone współczynnik korelacji są istotne z tym poziomem istotności. Czyli oznacza to, że gdy ta wartość P jest poniżej 5%, to wszystkie wyniki są podkolorowane na czerwono, a to oznacza, że istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej w teście na istotność współczynnika korelacji liniowej Pearsona, takiej hipotezy zerowej, która zakłada, że nie występuje istotna zależność między wskazanymi zmiennymi, czyli między wydatkami na reklamę a zyskami ze sprzedaży. A w związku z tym, że ta wartość P jest niska, ona nie jest tu, zobaczcie, wymieniona tak co do dokładności, to okno, ta kolumna nie jest jasno rozpisana, ale już sam kolor świadczy o tym, że ta wartość P jest poniżej 5%. Co to nam daje? Zapisujemy sobie wtedy komunikat. Wartość P jest mniejsza od poziomu istotności alfa, czyli tu akurat najczęściej przyjmowanego 5%, co oznacza, że
odrzucamy hipotezę zerową, w nawiasie o braku korelacji, na rzecz tego, że korelacja między tymi dwoma wskazanymi zmiennymi jednak jest istotna statystycznie. Pozostałe elementy, jak tutaj zobaczcie, szczerze nam nie są potrzebne w żaden sposób do tej analizy korelacji liniowej, jak i zbadanie jej istotności. Jedyne, co nas może jeszcze interesować, to, że badanie zostało wykonane na 40 obserwacjach, czy to w firmach, czy to konkretnie jakichś, nie wiem, straganach na rynku, na targowisku, cokolwiek to by nie było. I teraz, co możemy zbadać? Jest taka zasada, niektórzy mają na uczelniach tak, że gdy spadają ten test istotności korelacji liniowej Pearsona i ta korelacja, tak jak tutaj, zostanie potwierdzona, bo wartość P jest niska, to dopiero wtedy przystępujemy do interpretacji współczynnika korelacji liniowej Pearsona. Jeżeli ona, ta korelacja, została tym testem potwierdzona, to my możemy dopiero podejść do interpretacji tej korelacji liniowej. Jeszcze drugim elementem jest to, że jeżeli zobaczycie, ta korelacja jest co do wartości, jak mówiłam, krańcowo wysoka, to krańcowo wysoka jest również statystyka testu studenta. Ona dla mnie już jest wysoka w momencie, kiedy jej wartość przekracza co do wartości bezwzględnej wartość około 2. W tym momencie wartość 368 to jest tak kosmicznie wysoka wartość, że od razu z góry, nawet nie patrząc na wartość P, mogę powiedzieć, że ta korelacja będzie istotna. Ale poprawnie przeprowadzając test, albo porównuję wartość statystyki testu studenta do znalezionej w tablicach, lub też tą wartość P, która tutaj została przez program wygenerowana, porównuję do przyjętego przez siebie poziomu istotności alfa. Niska wartość P, no to w takim razie odrzucamy hipotezę zerową na rzecz hipotezy alternatywnej. Oczywiście jesteśmy tak w cudzysłowie z tego zadowoleni, bo możemy powiedzieć, że wydatki na reklamę, jakie są poniesione, istotnie wpływają na zyski ze sprzedaży. Po wygenerowaniu takiej korelacji i powiedzeniu, że ona jest wysoka co do siły i posiada dodatni kierunek, no bo ten korelacja tutaj wynik jest na plusie i wzrost jednej cechy daje wzrost drugiej lub spadek jednej cechy daje spadek drugiej cechy. My możemy przystąpić do elementu, który tutaj jest przeze mnie wymieniony, a więc to jest małe okienko, które jak pierwsze dotyczyło typowej korelacji liniowej Pearsona, to okienko dotyczy regresji liniowej, gdzie zmienną zależną, czyli tą, na którą ma wpływać ta druga zmienna, są zyski ze sprzedaży. I zgodnie z taką logiką i sensem, byśmy powiedzieli, zyski ze sprzedaży uzależnione mogą być od tego, ile ponieśliśmy wydatków na reklamę. I teraz, co my tutaj możemy sobie powiedzieć? Na pewno tutaj z tego okna możemy przeczytać, że współczynnik takiej korelacji bezpośredniej między tą zmianą wydatki a zyski ze sprzedaży wynosi ten wynik, który jest faktycznie powieleniem tego wyniku, jaki był wyżej. R kwadrat to jest dokładnie to samo, co było w tym oknie, czyli to jest współczynnik determinacji, który określa, w ilu procentach wydatki na reklamę wpływają na zyski ze sprzedaży. Tu jest tak zwany poprawny, poprawiony współczynnik determinacji. On oczywiście, jak widzicie, tutaj w niewielkim stopniu różni się od tego wyniku i to jest tak zwany współczynnik determinacji taki dopasowany. On służy do porównań modeli, które mają różną liczbę obserwacji lub różną liczbę tych zmiennych w modelu. Tutaj ta linijka, którą mamy, ten element bardzo skrócony, ja bym powiedziała, że w Excelu jest to odpowiednik ANOWY, czyli to jest test łącznej istotności, czyli takie założenie, że choć jedna ze zmiennych, tutaj ze zmiennych, może z oszacowanych parametrów, czy wyraz wolny, czy stojący przy zmiennej wydatki, istotnie wpływa na zmienną objaśnianą. Czyli któryś jest z nich, że tak powiem mówiąc wprost, istotny, tak by było powiedziane, choć jeden z nich. I to jest inaczej ten test F i on jest zapisany, że jest od parametru 1,38, od dwóch stopni swobody. Pierwszy to jest liczba tych zmiennych objaśniających, tutaj jest liczba obserwacji pomieszana o liczbę tych oszacowanych parametrów.
I jak widzimy, statystyka F jest bardzo wysoka, bo to jest 1303 razy 10 do drugiej. Jeżeli mamy taki zapis, że jest liczba, a za nią E2, to oznacza, że to jest ta liczba razy 10 podniesione do potęgi drugiej. I dla niej wygenerowana wartość P jest niska, czyli musimy w takim teście F na łączną istotność odrzucić hipotezę zerową na rzecz hipotezy alternatywnej, która mówi, że ta hipoteza zerowa jest zaprzeczona, czyli choć jeden z oszacowanych parametrów, czy to wyraz wolny, czy to wydatki na reklamę, ma istotne oszacowanie. Teraz tak, błąd standardowy estymacji, możemy to powiedzieć, że to jakby w takich podstawach ekonometrii jest to błąd standardowy reszty. O tyle różnią się zyski rzeczywiste od tych wygenerowanych według modelu. I czy to jest dużo, czy to jest mało, ciężko to powiedzieć bez tego okna. Dlaczego? Bo błąd standardowy, czyli ile wynosi przeciętnie reszta, tak byśmy mogli to zinterpretować, jeżeli podzielimy przez średnią zysków, czyli zmiennej, dla której budujemy model, to 77 po przecinku podzielone przez 10857 też po przecinku. Ten wynik mieści się w takich granicach do 10%, kiedy możemy to powiedzieć, że reszty mieszczą się w pewnych granicach, które powiedzmy mówią o tym, że reszty nie są zbyt wysokie. Ich udział reszt w średniej Y jest do przyjęcia, a więc model teoretycznie mógłby się nadawać do prognozowania. A teraz typowo omówimy sobie wnętrze tej tabeleczki. W tej tabelce jest napisane, że w ogóle tutaj mamy model zbudowany tak samo jak wcześniej na 40 obserwacjach. Wymieniony tam jest wyraz wolny, czyli w innych programach byśmy powiedzieli constant, czyli jakiś element oszacowanej alfy 0. I mamy zmienną objaśniającą, czyli wydatki na reklamę. Ona tu jest od razu wymieniona, że jest w tysiącach złotych. I teraz kolumna B to jest w tym momencie wartości oszacowanego wyrazu wolnego i oszacowanej wartości wydatków na reklamę. To są te parametry strukturalne w prostych modelach regresji liniowej, czyli to jest wyraz wolny, czyli alfa 0 z daszkiem, a to jest alfa 1, czyli oszacowany parametr stojący przy zmiennej objaśniającej wydatki na reklamę. Co to nam to daje? Że ta kolumna pozwoli nam zbudować, zapisać równanie regresji. Piszemy następująco. Zyski z daszkiem u góry równa się wyraz wolny, czyli ten element, plus 85,347 razy wydatki. To byłoby oszacowane równanie regresji. Oczywiście każdy oszacowany parametr może mieć wyznaczony tak zwany błąd standardowy z takiego oszacowania. I teraz chodzi o to, że jeżeli wyraz wolny może mieć co do wartości wynik 10 po przecinku, to program nam generuje taką informację, że ta wartość teoretycznie przy niewiele zmienionych, powiedzmy, wartościach wydatków na reklamę czy tych zyskach, czyli jeżeli coś byśmy zmienili delikatnie w modelu, to oszacowanie mogłoby być wyższe lub niższe o 32,442. Czyli w porównaniu do tego parametru ta wartość jest już całkiem, bym powiedziała, wysoka. Wówczas statystyka testu studenta, która tutaj jest w kolejnej kolumnie wymieniona dla wyrazu wolnego, jak dla mnie jest niska. Bo to jest wynik podzielenia oszacowanego parametru przez błąd na tym parametrze i dlatego tu wychodzi 0,312. A niska wartość zawsze w rozkładzie testu studenta to taka, która jest gdzieś około poniżej 2 co do wartości bezwzględnej. Bo jeżeli wynik jest na minusie, nic nam to nie zmienia, po prostu interpretujemy to jako wartość nisko. Jeżeli tutaj przy wydatkach widzimy wartość 85,347 jako informację, o ile zmienią się wydatki na reklamę, to o tyle, czyli o 85 tysięcy, no może tak, poprawna interpretacja tego współczynnika kierunkowego stojącego przy zmiennej wydatki. Jeżeli wydatki na reklamę wzrosną o 1 tysiąc złotych, czyli o jedną jednostkę,
to zyski ze sprzedaży wzrosną przeciętnie gdzieś w zaokrągleniu o 85,347 tysięcznych, czego 1000 zł. Więc ten wynik już znamy. Wiemy, że może on się różnić, też wyrzucony przez program, o 0,236, czyli bardzo niewiele w porównaniu do tego parametru, czyli statystyka testu studenta policzona jako wartość parametru przez błąd na tym parametrze wychodzi znowu bardzo wysoka. I co to nam daje? To, że wartość P wygenerowana dla tak wysokiej statystyki testu studenta, mówiłam powyżej 2, wartość bezwzględna to już jest dobrze dla istotności. Widzimy, że wartość P jest niska, a to będzie oznaczało, że w teście testu studenta na indywidualną istotność każdego z oszacowanych parametrów ten parametr stojący przy zmiennej wydatki, ten wynik istotnie się nie będzie zmieniał i trwale dana zmienna będzie wpływała na zyski ze sprzedaży. A to wynika dlatego, że wartość P jest niska. Znowu zobaczcie, jest podkolorowanie na czerwono, a to będzie oznaczało, że ta wartość P jako niska daje nam podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej, która mówiła w teście testu studenta, że oszacowany parametr stojący przy zmiennej wydatki jest równy 0. On jest właśnie różny od 0, bo taką hipotezę odrzucamy, czyli wpływ wydatków na reklamę, może inaczej, wpływ wydatków reklamowych, tak byłoby łatwiej, na zyski ze sprzedaży jest trwały, istotny i należy go brać jak najbardziej pod uwagę. Jedynie można zauważyć, że wyraz wolny posiada wartość P tutaj bardzo wysoką, na pewno przekraczającą przyjęty poziom istotności alfa 0,05. A co to nam daje? Daje nam to, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej w teście testu studenta na indywidualną istotność oszacowanych parametrów. Czyli ten wyraz wolny w tym teście testu studenta nie posiada istotnego oszacowania. Czyli ten parametr może mocno odbiegać od przyjętej wartości, co jest jakimś tam, powiedzmy, uchybieniem dla tego modelu, ale nie można tego poczytać na tyle istotny błąd, żeby taki model odrzucić. Bo wyraz wolny nie musi być istotny, jego oszacowanie, ale istotny muszą być oszacowania dla zmiennych objaśniających, które się w tym modelu pojawiają, więc tu akurat ten, powiedzmy, minus jest na tyle nieistotny, że nie bierzemy go pod uwagę przy ogólnej ocenie jakości takiego modelu. Jeżeli macie pytania do tego filmu, jak najbardziej możecie do mnie pisać, mailować, zadawać pytania, najlepiej od razu w komentarzach, a gdy będę miała możliwość, na pewno się z Wami skontaktuję.